więc miejmy nadzieję, że dzisiaj są już wyspani, są pełni sił do tego, żeby zawalczyć dzisiaj o 3 punkty, a o te 3 punkty zawalczymy w takim składzie, jak Państwo widzą w bramce z numerem 48 Dawid Lelen. Dzisiaj jedna zmiana w środkowej strefie boiska, w środkowej linii wystąpi dzisiaj Marcin Szymczak z numerem 6, zastępuje on Damiana Mosiejkę, dalej z 10 Rafał Parobczyk, z 13 Tomasz Andrzejewski, z 15 Jan Goliński, z 19 Grzegorz Wojdyga, z 27 Tomasz Wełna, z 28 Łukasz Piątek, z numerem 32 Adam Pazio i z numerem 88 Rafał Kujawa, więc dzisiaj też dwoma napastnikami wychodzimy na Lechię Tomaszów Mazowiecki, a więc dowiedzmy się, w jakim zestawieniu dzisiaj gospodarze. W bramce z numerem 1 Mateusz Awdziewicz, dalej z numerem 4 Kamil Cyran, z numerem 6 Bartłomiej Cieślik, z numerem 17 Kevin Przygoda, z numerem 18 Mateusz Leszczuk, z numerem 19 Aleksander Wiśniewski, z numerem 20 Łukasz Buczkowski, z numerem 23 Michał Drabik, z numerem 66 Kacper Świątczak, z numerem 77 Maciej Radaszkiewicz i z numerem 88 tą wyjściową jedenastkę zamyka Marcin Gawron. Marcin Gawron również z przeszłością polonijną. Jeden sezon rozegrał w barwach czarnych koszul. Rezerwowi w składzie Lechii to Pedro Luis Moreno González. No i sędzia rozpoczął spotkanie tej jedenastej kolejki. Rozpoczęli gospodarze, jak widzimy już na początku, niedokładne zagranie. I z autu będzie wznawiał Adam Pazio. Golkipera naszych ówczesnych rywali, wpadła do bramki, teraz lewą stroną Grzegorz Wojdyga, jest pierwsza szansa dla Polonii, dośrodkowanie w polu karne. Rafał Kujawa skakał do tej piłki, na pewno szuka go ta piłka w polu karnym, no liczymy na jego dobrą grę głową, ale teraz Patryk Paczuk też starał się odwrócić, dośrodkować, wybijają piłkę piłkarze Lechii, Szymczak, Piątek. Teraz dobrze Parobczyk, Piątek, Parobczyk, dwójkowa akcja tych zawodników, jeszcze utrzymują się poloniści przy piłce, Piątek. Paczuk szuka sobie tutaj miejsca, podał piłkę do Parobczyka, Parobczyk z lewej nogi, jest broni jeszcze dobitka. Była sytuacja dla Rafała Kujawy. Maciej Radaszkiewicz, jeden z najskuteczniejszych strzelców Lechii, trzeba na niego tutaj uważać z przodu, dobre warunki fizyczne, 4 trafienia dotychczas w tym sezonie zaliczył piłkarz z Tomaszowa Mazowieckiego. Leszczuk, dośrodkowanie właśnie do Radaszkiewicza, ale ten strzał głową nie miał na tyle mocy i nie zaskoczył Dawida Lelenia. Adam Pazio, ale tutaj nie zdecydował się zagrywać tej piłki do przodu. Poloniści wolą rozegrać tutaj tę akcję przez drugą linię. Piątek. Andrzejewski. Piątek, Wojdyga ma troszkę teraz miejsca tutaj na lewej stronie czasu, żeby dośrodkować dokładnie piłkę. Na głowę Rafała Kujawy jest uderzenie nad poprzeczką Rafał Kujawa, ale dobra próba, szuka piłka Rafała Kujawy w polu karnym. Licznik stopniowo w wykonaniu Rafała wzrastał, na pewno mamy oczywiście wobec niego spore, mam nadzieję i myślę, że uzasadnione oczekiwania. Przyszedł do nas w końcu z łódzkiego klubu sportowego. Zawodnik doświadczony, z przeszłością w Ekstraklasie. Paczuk. Teraz właśnie Kujawa zgrał piłkę do Szymczaka. Szymczak, zaskakujące uderzenie. Będzie musiał to zweryfikować osobiście arbiter, ale jego zdaniem wszystko jest w porządku. Więc wznawiamy piłkę właśnie tą futbolówką. Teraz tutaj ostro potraktowany Parobczyk przez Cieślika, no i mamy stały fragment gry na wysokości linii pola karnego. Trzech zawodników Polonii, ale teraz odrzucił piłkę Parobczyk i chyba tym razem to Adam Pazio będzie dośrodkowywał piłkę na pole karne. No praktycznie cała drużyna Polonii na połowie rywala. Pazio! Zachęcające uderzenie, jest bramka! Adam Pazio, nikt nie dotknął tej piłki i to Adam Pazio zdobywa bramkę w 33 minucie. W 33 minucie spotkania mamy bramkę dla drużyny gości, strzelcem gola oznaczone numerem 32
Jest powtórka, widzimy to teraz świetnie, dokładnie kołyska jeszcze dla jednego z zawodników Polonii. Właśnie Adam Pazio, to on, niedawno powiększyła mu się rodzina, no i dzisiaj świętuje tutaj wspólnie z kolegami przy linii bocznej boiska. Stworzyliśmy sobie parę sytuacji z akcji, no ale czasami tak to jest, że potrzeba tego stałego fragmentu gry, spokojnego ustawienia piłki. No i z tego elementu byli skuteczni poloniści, zdobywając tę pierwszą bramkę. Teraz przejęcie Parobczyka. Zwija się tam z bólu jeden z zawodników Lechii, ale kontynuują akcję poloniści. Parobczyk, podskoczyła ta piłka gdzieś tam na nierówności murawy, ale dokładnie zdołał mimo wszystko ją podać do Andrzejewskiego. Wojdyga. Parobczyk. Piłka na lewej nodze. Parobczyk niestety. Niecelne to uderzenie. No i znowu Grzegorz tutaj przełożył sobie piłkę, pokazał tutaj spokój, doświadczenie. Na tej lewej stronie boiska, tymczasem Łukasz Piątek przerzuca piłkę do Adama Pazio. Pazio przyjął sobie piłkę, przerzucił. Adam Pazio, no dzisiaj no, tutaj nakręcony na pewno nasz zawodnik, dośrodkowuje w pole karne i nie ma bramki. W tej sytuacji uderzał Patryk Paczuk. Ale teraz wyczuwając moment do tego, że tutaj może zostać ukarany zawodnik Polonii, zdecydowali się na to szybkie wybicie. Dobra interwencja Adama Pazio. Parobczyk. Jest teraz okazja dla Polonii. Parobczyk jest faulowany. Jest faulowany Rafał. I będzie groźna sytuacja prawdopodobnie ze stałego fragmentu gry. Szybko ustawił Łukasz Piątek. Chciał zacząć grać, ale powstrzymuje to wszystko arbiter, bo tam jeszcze jakaś dyskusja z zawodnikiem Lechii, Kevinem Przygodą. Ustawił piłkę Rafał Parobczyk. Będzie okazja ze stałego fragmentu gry. Czy bezpośrednio, czy może dośrodkowanie strzał po ziemi Rafała Parobczyka. No ale niestety niecelny. Obie drużyny rozpoczną drugą część spotkania bez zmian personalnych w składzie. Polonia Warszawa w bramce Dawid Leleń. Już sędzia tam sprawdza, czy wszystko w porządku, bez zmian. Obie jedenastki, więc te, które prezentowały na początku tej drugiej połowy, państwu wybiegają na boisko. W tej drugiej połowie walczyć w tym meczu 11 kolejki. W akcji Polonia, Parobczyk. Maciej Radoszkiewicz i Marcin Dawid. Cieślik, Wojdyga, Paczuk, no i może teraz uda się skontrować dokładniej Paczuk, ale już tam mocno naciskany w środkowej strefie boiska. Jest wybicie Łukasza Piątka, ściga się teraz Rafał Kujawa na lewej stronie, pędzi już tam ile sił Andrzejewski, jest też Parobczyk, Kujawa, Rafał Kujawa, cały czas utrzymuje się przy piłce, Paczuk, wykłada Łukasz Piątek, Pazio, cały czas jesteśmy w polu karnym, Adam Pazio! Aj, niestety piłka minęła bramkę rywala. Adam Pazio zachęca tam szkoleniowiec drużyny gospodarzy do wyższego wyjścia i teraz to się obchodziło. Buczkowski. Oj, tam ostre wejście Tomasza Wełny. No ale jest Kacper Górski, który już pojawiał się. Grał cały mecz jeszcze. Pierwszą kolejkę z KS Kutno. Środkowy obrońca, także jest oczywiście kim tutaj tę lukę załatać, no ale na pewno strata Tomka jest bolesna. Na to spotkanie teraz próbował Radaszkiewicz ze stałego fragmentu gry, ale przyniósł piłkę nad poprzeczką Dawida Lelenia. Wznawia golkiper czarnych koszul w poszukiwaniu Patryka Paczuka. Zdołał opanować piłkę nasz napastnik, przerzuca bardzo dobrze do Adama Pazio. Jest tam Buczkowski, który kasuje tę akcję. Z autu wznawiają poloniści Pazio, Parobczyk, Adam Pazio, dośrodkowanie na pole karne, jest Kujawa i jest bramka! Rafał Kujawa, 2-0 dla Polonii, 58 minuta spotkania i druga bramka dla czarnych koszul, druga bramka również na koncie w Polonii Rafała Kujawy. Zobaczmy to za chwilę jeszcze raz. Świetne dośrodkowanie z prawej strony Adama Pazio, a więc ma dzisiaj w tym spotkaniu asystę Adam. No i to, o czym mówiłem, ta świetna gra głową Rafała Kujawy. Świetnie skontrował tę piłkę, uderzył w ten drugi róg bramki, nie zdążył zareagować Awdziewicz. No i mamy tą upragnioną drugą bramkę, dosyć szybko udało się ją zdobyć. Jeszcze na stosunkowo początku tej drugiej połowy.
Rafał Porobczyk dzisiaj 70 minut dostanie od Wojciecha Szymanka. No i widzimy na boisku juniora Radzińskiego, po którego występie mamy też spore oczekiwania dzisiaj. Adam Pazio. Ach, tam spadała ta piłka na głowę Rafała Kujawy. Szuka go ta piłka w polu karnym. Jeszcze poprawia junior Radziński. Wełna! Ależ to była sytuacja, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką w tej sytuacji Tomek Wełna. Numerem 17 zawodnik Lechii, Kevin Przygoda. Kujawa w starciu z Leszczukiem utrzymał się przy piłce poloniści. Radziński, Kujawa. Podanie mądre do środka, do Szymczaka. Ten bierze na plecy rywala. Szymczak podaje piłkę do Radzińskiego. Radziński do Kujawy. Kujawa w pole karne. I co? Jest gol! Jest bramka? Niestety nie. Patryk Paczuk. Odgwizdana pozycja spalona w tej sytuacji. Dośrodkowanie na pole karne Buczkowskiego. Wyskoczył najwyżej Radaszkiewicz. Ale pozycja spalona w tej sytuacji. Wywierał presję Hubert Przybycień wspólnie z Radaszkiewiczem, ale piłka ostatecznie Leleń wybija. Daleko. Przybycień do środka. Marcin Gawron zdołał przerzucić tę piłkę na prawą stronę. Przygoda jeszcze do prawej strony cały czas. Lechia, ciekawa akcja i co? Jest rzut karny. Niestety dla Lechii Tomaszów Mazowiecki, 75. Minuta spóźnieni. Bartłomiej Cieślik gwizdże, arbiter Cieślik. Uderzenie i bramka. Pewnie w prawy dolny róg uderzył Cieślik i łapią kontakt w tej sytuacji gospodarz. Jedenastki grający z numerem 6 Bartłomiej Cieślik. Lechia Tomaszów Mazowiecki, Polonia Warszawa 1-2. No i teraz będzie bardzo, bardzo ważny moment w tym spotkaniu. Ostatni kwadrans. Trzeba utrzymać koncentrację, ale trzeba równocześnie poszukać tej bramki, która pozwoli tutaj uciec od tego złapanego przed chwilą kontaktu przez gospodarzy. Kujawa. Radziński ma teraz sytuację junior, ale niestety gdzieś tam źle zabrał się z tą piłką. Zmiana w drużynie Lechii, która teraz będzie próbowała zagrozić ze stałego fragmentu gry. Pojawił się Eryk Kaproń na boisku. Jest uderzenie, ale broni Dawid Leleń. No ale już pokazał właśnie Kuba Wyszkowski te jego zmiany. W meczach Polonii sprawiały dużo kłopotów drużynie rywala. Teraz dośrodkowanie broni Leleń. Jeszcze jest sytuacja, uderzenie na bramkę. Tym razem Tomasz Wełna uprzedził Dawida Lelenia w tej interwencji. Ależ była sytuacja. No teraz zadrżały serca i kibicom Polonii. Uderzał Kevin Przygoda.